Dzień dobry. Gościem My Company Polska w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego jest pani Karolina Marzantowicz, dyrektor do spraw technicznych firmy IBM na Europę Środkowo-Wschodnią. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Kiedy widziałyśmy się ostatnio, wspominałyśmy, że prędzej czy później technologia blockchain, którą jest pani wielką fanką, wejdzie no tak z impetem do Polski i do świata finansów. Czy to się już dzieje? Bo minęło trochę czasu. Ma pani bardzo dobrą pamięć, faktycznie żeśmy o tym rozmawiały. Tak, dzieje się. Nie tylko ta bańka dookoła kryptowalut i te wrzaski, że tak powiem, mediowe osób zainteresowanych kryptowalutami, ale dzieją się poważne rzeczy. I tak na przykład tutaj na kongresie w dniu jutrzejszym wspólnie z prezesem Sławkiem Panasiukiem będziemy prezentować rozwiązanie do zdalnego głosowania dla inwestorów mniejszościowych w ramach walnych zgromadzeń akcjonariuszy. Ta funkcja, którą jakby to prawo, które mają inwestorzy, zazwyczaj jest przez nich nieegzekwowane. Jest bardzo trudno stawić się osobiście na takim walnym zgromadzeniu. W określonym czasie, w określonej godzinie. Drobni inwestorzy, ci, którzy posiadają kilkanaście akcji, zazwyczaj nie korzystali do tej pory ze swoich praw do głosowania w ramach walnych zgromadzeń akcjonariusza. Inwestor większościowy zazwyczaj tak jest, że on nie ma 50% czy więcej akcji, ma 19, 20, 15, ale przez to, że jest największym i tym obecnym, głosuje i pomaga jakby emitentowi realizować wybraną strategię. Taka platforma, jak i voting wdrożony przez KDPW, oddaje to prawo drobnym inwestorom. Ja mam nadzieję, że to jest też platforma, która pozwoli nam ściągnąć, jakby przyciągnąć zainteresowanie drobnych inwestorów nie tylko z kraju, ale też z zagranicy do inwestowania w nasze spółki. Te spółki, które będą z platformy korzystać. Bo ich prawa będą lepiej chronione, prawda? Ich prawa będą lepiej chronione, tak naprawdę będą mogli wpływać na to, co się dzieje ze spółką, jak jest realizowana jej strategia z dowolnego miejsca na świecie, a też nikt nie zabroni im, tym drobnym inwestorom, gdzieś zebrać się w internecie na przykład i ustalić strategię głosowania. Internet daje nam takie prawa, dzieje się tak w innych obszarach życia, jak widzimy. Dlaczego nie w tym obszarze? Także jak najbardziej. Mamy w kraju wdrożenie w KDPW, jest jednym z takich, ja jestem bardziej dumna. Drugie wdrożenie chociażby przez Krajową Izbę Rozliczeniową, platforma oparta o technologię blockchain dla całego sektora finansowego, dla banków, do notaryzacji dokumentów zgodnych z wymaganiami trwałego nośnika. A proszę powiedzieć, to rozwiązanie, o którym pani mówi dla KDPW, czy ono tylko jest w Polsce wdrażane, czy w innych krajach? Ono jest wdrożone tylko w Polsce, ale tak naprawdę każdy, bym powiedziała, emitent, który ma swoich inwestorów, może z platformy skorzystać. Co też daje, po pierwsze, bym powiedziała, sam przypadek użycia, głosowanie w ramach dla akcjonariuszy jest podlega regulacjom standaryzacji na poziomie światowym. Tak, można zaprosić emitentów, bym powiedziała, z całego świata do korzystania z platformy. To jest jedna rzecz, czyli takim firmom jak KDPW może to pomóc skalować swój biznes i swoje przychody. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, w oparciu o tak przetestowany use case, dlaczego by tego e-głosowania w innych obszarach nie wdrożyć? Na przykład, nie wiem, budżet partycypacyjny. Nie wiem, czy bym sięgała aż po wybory demokratyczne, aczkolwiek... No to może przyszłość. Unia Europejska rekomenduje wybory, czy e-głosowanie w ogóle jako jeden z use case'ów taki przez nią jakby proponowany krajom członkowskim do wdrożenia technologii. To byłaby prawdziwa rewolucja, prawda? Zdecydowanie. To byłaby prawdziwa rewolucja. Dziękuję serdecznie. Gościem My Company Polska w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego była pani Karolina Marzantowicz, dyrektor do spraw technicznych firmy IBM w Europie Środkowo-Wschodniej.